Te zasady nadrzędne to są takie rekomendacje z definicji, które powinny prowadzić organizację w każdych okolicznościach, czyli cokolwiek robicie, zawsze powinniście mieć te rekomendacje z tyłu głowy, pamiętać o nich i korzystać z nich wtedy, kiedy w danej sytuacji ma to sens. I to jest takie bardzo ważne podejście, które tyczy się całego IT-la, ale też tyczy się dużej większości dobrych praktyk, to się nazywa Adopt i Adapt. I ono mówi o tym, że nie da się wgrać, zainstalować na przykład IT-la do organizacji. To są dobre praktyki, czyli coś, co sprawdza się w setkach organizacji, jest wykorzystywane przez tysiące osób. I jak powinniśmy tego używać? Powinniśmy sobie to zaadoptować, czyli zrozumieć, co dana dobra praktyka rekomenduje i zaadoptować do naszych potrzeb. Czyli każda organizacja jest inna, każda organizacja ma inne procesy, praktyki, inne otoczenie, więc nie da się po prostu wstawić na przykład IT-la do organizacji, musimy je zaadoptować do naszych potrzeb, na przykład do dojrzałości organizacji, na jakim poziomie dana organizacja jest. Więc jeszcze raz, te dobre praktyki to są takie rekomendacje, które zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy, zawsze o nich pamiętać i korzystać z nich wtedy, kiedy w danej sytuacji uważamy, że ma to sens. I tych dobrych praktyk jest 7 i przejdziemy sobie przez wszystkie z nich. Pierwsze to jest Focus on Value, czyli skup się na wartości. Drugi Start Where You Are, czyli zacznij, gdzie jesteś teraz. Progress Iteratively Feedback, czyli pracuj iteratywnie ze sprzężeniem zwrotnym. Collaborate, promote visibility, współpracuj z innymi, promuj tą widoczność pracy. Think and work holistically, czyli myślenie i praca holistyczne, całościowe. Keep it simple and practical, czyli trzymaj, rób to prosto i praktycznie. I ostatnie, optimize and automate, czyli optymalizuj i automatyzuj.